Myślę, że ten pomysł w przypadku Dolnego Śląska to jest przynajmniej dla kogoś, kto się przedsiębiorstwami rodzinnymi zajmuje od jakiegoś czasu, jest dość oczywisty, ponieważ to wynika z naszych badań nad przedsiębiorczością rodzinną. Taki region, gdzie przedsiębiorczość rodzinna z jednej strony funkcjonuje, ma się dobrze, jest mnóstwo przedsiębiorstw rodzinnych, ale z drugiej strony świadomość tego, że to są właśnie przedsiębiorstwa rodzinne, że mają swoją specyfikę, że mają swoje określone problemy, że te problemy można i należy rozwiązywać, jest bardzo niska. W takich regionach jak Wielkopolska, czy jak Małopolska, nawet Mazowsze, czy Warszawa, to jest takie oczywiste. Każdy zna jakieś przedsiębiorstwo rodzinne, od lat rodzice chodzili do jakiejś rodzinnej kawiarni, czy restauracji, czy nawet lokalu. Natomiast na Dolnym Śląsku w sposób oczywisty nie. Ludność napływowa, tworzenie biznesów od początku, jeśli w ogóle biznesów, nie było tego zakorzenienia. Bez tego, jak w Poznaniu kogoś spytamy, kto to jest, czy zna przedsiębiorstwo rodzinne, to jest oczywiste, jasne. Jak spytamy we Wrocławiu, to zdziwienie, jak spytamy na Dolnym Śląsku, to zaskoczenie, że takie pojęcie, a czy to ważne. Bez tego doszliśmy do wniosku, że po pierwsze trzeba promować te przedsiębiorstwa rodzinne, bo one mają swoją wartość, swoją specyfikę i, jak mówiłem, swoje problemy. Po drugie, należy mówić o tych problemach, bo przedsiębiorcy rodzinni, przedsiębiorstwa rodzinne radzą sobie świetnie, ale to nie znaczy, że nie należy uświadamiać, że są także inne ścieżki, inne rozwiązania, inne możliwości, że można korzystać z cudzych doświadczeń, że inni mają problemy podobne, że są instytucje, które to wiedzą, bo badają przedsiębiorstwa, że są inni, którzy wiedzą, bo trenują, bo zajmują się przedsiębiorstwami rodzinnymi. I doszliśmy do wniosku, że wobec tego należy te nasze doświadczenia, nasze, czyli Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, zebrać, że należy do współpracy zaprosić tych, którzy na co dzień z przedsiębiorstwami czy z przedsiębiorcami w ogóle mają do czynienia, i spróbować organizować takie miejsce, taką płaszczyznę spotkań, rozmów, dyskusji, szukania rozwiązań, pokazywania przykładów, dobrych praktyk, chwalenia się przedsiębiorstwami rodzinnymi. No, stąd pomysł na tego typu przedsięwzięcie. Specyfika przedsiębiorstw rodzinnych bierze się z tej podstawowej istoty przedsiębiorstwa rodzinnego. To połączenie biznesu i rodziny jest tym, co kształtuje przedsiębiorstwa rodzinne. Jak jest rozwiązana relacja przedsiębiorstwo, rodzina, rodzina, własność, własność, istota biznesu. Tak te przedsiębiorstwa funkcjonują. Są przedsiębiorstwa, które świetnie sobie radzą, potrafią rozdzielać albo właśnie łączyć życie rodzinne, życie biznesowe. Są przedsiębiorstwa, które radzą sobie z tym trochę gorzej. Są przedsiębiorstwa, jak dzisiaj słyszeliśmy, które nie mają najmniejszych problemów z znalezieniem sukcesorów, a są takie, które takimi problemami się spotykają. Ta specyfika więc z tego się bierze. I co się za tą specyfiką albo co się z tą specyfiką podstawową wiąże? To, że w takich przedsiębiorstwach trochę inaczej się zarządza, zarządza trochę inaczej ludźmi. Słyszeliśmy dzisiaj o świetnych przykładach, że jedną z wartości przedsiębiorstwa rodzinnego to jest patrzenie na swoje przedsiębiorstwo poprzez pryzmat nie tylko pracowników, ale także ich rodzin. To dla mnie w sumie też było poniekąd odkrycie, że tak przedsiębiorcy rodzinni patrzą. Specyfika polega również na tym, że inaczej się podchodzi do ryzyka w biznesie. Można by umownie powiedzieć, że nie szafuje się tak ryzykiem, ponieważ to ryzyko to nie tylko ryzyko obciążające biznes, ale także ryzyko obciążające rodzinę. Widzieliśmy na początku kongresu, że traktujemy nasz kongres nie jako wydarzenie jednorazowe, tylko jako wydarzenie cykliczne. Mamy już wizję tego, jak przyszłoroczny kongres będzie wyglądał. Będziemy także mówić o wyzwaniach, jakie stoją przed przedsiębiorstwami rodzinnymi. Będziemy próbowali w przyszłorocznym kongresie pokazywać przykłady, rozwiązania, ale także wiedzę związaną głównie z innowacjami, z nowymi rozwiązaniami w zakresie produkcji, marketingu, finansów. Zapraszamy na marzec w przyszłym roku.